Przeżywamy dzisiaj w liturgii Kościoła święto poświęcenia Bazyliki Lateraniańskiej, która jest kościołem katedralnym papieża jako biskupa Rzymu. Ta powstała w IV wieku świątynia nazywana jest matką wszystkich kościołów na świecie. Przez wieki do początku XIV wieku była siedzibą papieża. Dzisiejsze święto stanowi dobrą okazję do wyrażenia wdzięczności Panu Bogu za nauczanie i działalność i pasterską troskę papieża. Obejmijmy modlitwą cały Kościół i świat, prośmy Zbawiciela, by ludzie w pełni skorzystali z dobrodziejstwa, które spływa na nich dzięki wszystkim świątyniom na kuli ziemskiej. Do powyższych intencji dołączamy własne dziękczynienie i prośby. My gromadzimy się tego wieczoru, aby miłosiernego Boga prosić o łaskę trzeźwości, aby jak modlimy się o tę modlitwę Kongresu Narodowego Trzeźwości, aby troska Kościoła, władz państwowych i samorządów, a także troska rodziców, wychowawców, pracowników mediów i wszystkich ludzi dobrej woli zaowocowała abstynencją dzieci i młodzieży, znotą trzeźwości dorosłych Polaków oraz pozyskaniu wolności tych, którzy popadli uzależnienia. Aby te nasze dążenia właśnie do trzeźwości było owocne, oto w tej mszy świętej się modlę. Aby nasza modlitwa była miła Bogu, przepraszajmy Boże za nasze grzechy i za niedbanie dobrego. Spowiadam się Bogu, Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że teraz usłyszymy myślą o Bogu, czynieniu i zanim wszystkich anionów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, na Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Pomóż w swoim ośrodku.
aby lud Tobie wierny rósł w łasce i dojrzewał do zbudowania niebieskiego Jeruzalem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament. Ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak patrzy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Oto Słowo Boże.
porozrzucał monety bankierów i stoły powywracał. Luter zaś może sprzedawali kołębierze. Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach zniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją zniesiesz w ciągu 3 dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Oto słowo Pańskie. Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała tam na wieki. Drodzy bracia i siostry, to dzisiejsze święto uświęcenia Bazyliki Lateranieckiej, tak jak zresztą w ogóle te święta poświęcenia świątyni, wczoraj przeżywaliśmy święto poświęcenia naszej Bazyliki Katedralnej w Płocku. 2 tygodnie temu w niedzielę było poświęcenie naszego kościoła, budynku, w którym się znajdujemy. Chociaż oczywiście nie miało to miejsca wtedy, tylko jest to taka data w kalendarzu liturgicznym przyjęta, żeby razem ze wspólnotą kościoła w jednym dniu tę radość poświęcenia kościoła święcić. To dzisiejsze święto kieruje naszą uwagę i serce, jak słyszeliśmy, do Rzymu, do Ojca Świętego, naszego papieża Franciszka. I też zaprasza nas do uświadomienia sobie troski o dobro wspólnoty kościoła. Bo zawsze, kiedy wspomnimy wszystkie świątynie, które istnieją na świecie, skierujmy do niego nasze kolejne przygody. Módlmy się za Kościół Święty, aby niestrudzenie głosił, że jesteśmy powołani do prawdziwej wolności. Ciebie prosimy. Módlmy się za kapłanów, zakonników i siostry zakonne, aby dawali przykład wszelkości czystego życia i dobrowolnego dala abstynencji alkoholu. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasz naród, aby wierny z polskim ślubom stał się rzeczywistym królestwem Maryi. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy niszczą sobie obraz Boży, upijając się, aby zrozumieli ciężar swego grzechu i zmienili swoje postępowania. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze rodziny, aby były wspaniałymi szkołami przyjemności. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy wolni od wszelkich zniewoleń byli odważnymi i radosnymi apostołami przyjemności. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, który zechciałeś zamieszkać w świątyni projektu ustną zbudowany, aby pomóc nam w budowaniu świątyni dla Ciebie w naszych sercach, racz wysłuchać naszych modlitw, które żyjesz i królujesz na wieki wieku.
umocnił przez swoje sakramenty, gdy dużo się tutaj modlą i spełnił ich pragnienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Chórem serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę drogę to jest sprawiedliwe dla nas zbawienne, a dla nas zbawienne, abyśmy tu składali dziękczynienie i Ciebie chwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże. W Twojej dobroci dla ludzi mieszkasz w domu modlitwy, aby Twoja łaska, której sam udzielasz, uczyniła z nas świętymi Ducha Świętego, jeśli Jezus łaskiem.
Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Thank you.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty wciąłeś się w wielkości na ziemi do odzyskania niebieskiego Jeruzalem. Przez udział w Najświętszym Sakramencie uczyń nas świątynią Twojej łaski i pozwól nam wejść do przybytku Twojej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Świadczymy za chwilę. Na początku bardzo serdecznie dziękuję wiekowi muzycznemu Domu Kościoła, zespołowi Ola, oraz za piękną oprawę muzyczną oraz kolejny brakło na współpracę. Thank you.